Cześć, witajcie w nowym filmie. Duże pęknięcia w ziemi, znane również jako uskoki, powstają w wyniku dynamicznych ruchów płyt tektonicznych. Ruchy te mogą być rozbieżne, gdy płyty oddalają się od siebie, tworząc przestrzeń, lub zbieżne, gdy zbliżają się do siebie. Ten geologiczny spektakl skutkuje powstawaniem imponujących elementów krajobrazu. Dziś pokażemy Ci 20 największych pęknięć na Ziemi. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Głęboko w suchym, zapomnianym zakątku naszej planety w Oregonie znajduje się gigantyczne pęknięcie ukryte w ziemi, które rozciąga się na ponad 3 km. Ta starożytna szczelina wulkaniczna nie jest tylko małym pęknięciem. W niektórych miejscach jej głębokość sięga 21 metrów. Wyobraź sobie, że jest prawie tak wysoka jak 7-piętrowy budynek. Około 1000 lat temu, gdy wybuchł pobliski wulkan, ziemia została wstrząśnięta tak gwałtownie, że powstało to ogromne pęknięcie. W większości przypadków matka natura wypełniłaby taką szczelinę ziemią i kamieniami w wyniku erozji, ale to pęknięcie leży w tak suchym obszarze, że pozostało prawie niezmienione od tamtego czasu. Ciekawostką jest fakt, że przez ten historyczny wąwóz biegnie również szlak. Wędrowcy mogą spacerować wzdłuż dna szczeliny i cieszyć się temperaturą o 20 stopni niższą niż na powierzchni. To jest wejście do sekretnego, chłodnego świata z dala od palącego słońca. Miejscowi nazywają ten cud natury The Crack. Jeśli chcesz samodzielnie odkryć to miejsce, możesz dotrzeć do niego z Christmas Valley na dwa różne sposoby. W zależności od tego, za którymi znakami lub punktami orientacyjnymi podążasz, jest to około 12,5 km jazdy wzdłuż gigantycznej szczeliny. Numer 19. To, co tu widzisz, to zapierająca dech w piersiach szczelina Silfra na Islandii, położona w samym sercu Parku Narodowego Thingvellir. To nie jest zwykłe miejsce do nurkowania. To miejsce, w którym można pływać między dwoma kontynentami. Tak, dobrze słyszeliście. Silfra Fissure leży dokładnie tam, gdzie północnoamerykańska i euroazjatycka płyta tektoniczna powoli się od siebie oddalają, z prędkością około 2,5 cm rocznie. Woda w Silfra jest niesamowicie przejrzysta, z widocznością ponad 100 metrów, co czyni ją popularnym miejscem dla nurków. Sama szczelina powstała w wyniku trzęsienia ziemi w 1789 roku i została wypełniona krystalicznie czystą wodą z lodowca Langjökull. Z sekcjami takimi jak Silfra Hall i Silfra Cathedral oferuje podwodny świat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Numer 18. Tutaj mamy gigantyczny ryft wschodnioafrykański, geologiczny cud rozciągający się na prawie 3200 km. Ta imponująca szczelina jest w ciągłym ruchu i rośnie rocznie w stałym tempie około 2,5 cm. Jednak ten powolny proces aktywności tektonicznej ma potencjał do głębokich, długoterminowych konsekwencji, w tym możliwego podziału kontynentu afrykańskiego i powstania zupełnie nowego oceanu. To fascynujący przykład tego, jak Ziemia nieustannie ewoluuje i zmienia się. Historia ryftu wschodnioafrykańskiego rozpoczęła się około 22 milionów lat temu, kiedy siły tektoniczne zaczęły oddzielać tę część Afryki od reszty kontynentu. Pierwsze oznaki tego ogromnego ryftu stały się wyraźne w 2005 roku na pustyni w Etiopii, co wprawiło w zdumienie społeczność naukową. W 2018, pod wpływem obfitych opadów deszczu, w Kenii pojawiło się nowe uderzające pęknięcie, podkreślające ciągłą dynamikę tego obszaru. Wydarzenie to przypomniało nam, że ryft wschodnioafrykański jest daleki od nieaktywności, a siły, które zmieniają kontynent, nadal aktywnie działają. Ryft wschodnioafrykański nadal intryguje naukowców, geologów i entuzjastów przyrody, oferując wgląd w fascynujące procesy geologiczne, które kształtują i przekształcają Ziemię. To symbol trwającej ewolucji naszej planety i złożonych sił, które determinują jej kształt i strukturę. Numer 17. Rów Japoński, położony w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, to głęboki rów, który rozciąga się na głębokość 10 554 metrów. Otoczony przez Japonię na zachodzie, północnym zachodzie i północy. Graniczy z Rowem Kurylskim na północnym wschodzie, basenem północno-zachodniego Pacyfiku na wschodzie i basenem filipińskim na południowym zachodzie. Miejsce to znane jest z głębokich rozpadlin i jest jedną z najgłębszych części oceanu.
Rów ten zawiera złożone struktury geologiczne utworzone przez ruch płyt tektonicznych. Jest to również miejsce, w którym płyta pacyficzna subdukuje pod płytą północnoamerykańską, co prowadzi do znacznej aktywności geologicznej, w tym trzęsień ziemi i powstawania głębokich szczelin lub rozpadlin w skorupie oceanicznej. Przypomina nam to, że nasza planeta jest w ciągłym ruchu i wciąż musimy się wiele nauczyć o jej tajemnicach. Oferuje fascynujące spojrzenie na ukryty świat pod powierzchnią oceanów i zachęca do dalszego odkrywania tych tajemnic. Numer 16. Jest to zdumiewające odkrycie w Taylor Hills w Arizonie, gigantycznego pęknięcia ziemi na pustyni, rozciągającego się na ponad 3 km. Ogromna szczelina jest imponująca nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale także przyczynę. Nadmierne wydobycie wód gruntowych na tym obszarze tworzy puste przestrzenie, które ostatecznie prowadzą do tych pęknięć. Od 1977 roku na tym obszarze powstało aż 17,7 km pęknięć, które stale się powiększają. Podczas intensywnych opadów deszczu pęknięcia te mogą się nawet poszerzać i pogłębiać. Te zjawiska geologiczne z roku na rok zadziwiają nas swoją ciągłą ekspansją i ewolucją. To naprawdę urzekający spektakl, który przypomina nam o dynamicznych siłach kształtujących Ziemię. Numer 15. Tutaj mamy system ryftowy Shaanxi w północnych Chinach. Niezwykle złożony system uskoków tektonicznych, rozciągających się na co najmniej 900 km. System ten wyróżnia się geometrią w kształcie litery S i znacznym przemieszczeniem bocznym, któremu uległ. Zawiera głębokie warstwy osadowe i w przeszłości był źródłem niszczycielskich trzęsień ziemi. Weźmy na przykład trzęsienia ziemi, które miały miejsce w 1303, 1556, 1626, 1695 i 1815, pochłaniając setki tysięcy istnień ludzkich. Jest to żywy dowód potęgi Matki Natury, która przez wieki pracowała nad stworzeniem i utrzymaniem tego intrygującego zjawiska geologicznego. Ponadto jest to miejsce, w którym przeszłość i teraźniejszość zbiegają się, skłaniając do kontemplacji przyszłych implikacji tej trwającej ewolucji geologicznej dla ludzkich osad. Numer 14. Czy kiedykolwiek słyszeliście o spektakularnej erupcji Kamoamoa na Hawajach w 2011 roku? To niezwykłe wydarzenie rozpoczęło się od napompowania krateru Puo'o'o na wulkanie Kilauea, po którym nastąpił znaczny wzrost aktywności sejsmicznej. 5 marca tego roku dno krateru nagle zapadło się na niewiarygodną głębokość 113 metrów, odsłaniając przed oczami gapiów rozżarzone ściany krateru. Potem nastąpiła sekwencja wstrząsów sejsmicznych i trzęsień ziemi, zawrotny taniec samej ziemi, który ostatecznie doprowadził do oszałamiającej erupcji Kamoamoa, rozgrywającej się między kraterami Puo'o i Napał. Erupcja ta, mająca miejsce między 5 a 9 marca, była wybuchowym spektaklem o niespotykanym pięknie i niszczycielskiej sile. Aktywność erupcyjna nieustannie zmieniała się między różnymi szczelinami, tworząc symfonię ognia i dymu, która rozświetliła niebo nad Hawajami i zdominowała horyzont. Aktywność wulkaniczna jest nieprzewidywalna i posiada ogromne siły, które kształtują naszą Ziemię, jednocześnie podkreślając wieczny cykl tworzenia i niszczenia. Numer 13. Niesławny uskok San Andreas w Kalifornii może być najbardziej charakterystyczną cechą geologiczną Stanów Zjednoczonych. Ten gigantyczny uskok, rozciągający się na imponującą długość 1300 km, stanowi prawdziwą tykającą bombę zegarową pod słonecznym stanem. Uskok ten stanowił ekscytujące tło dla znanego filmu San Andreas z Dwayne'em The Rock Johnsonem w roli głównej. Ale w rzeczywistości zagrożenie ze strony tej siły geologicznej jest czymś więcej niż fikcją. Uskok San Andreas jest jedyny w swoim rodzaju. Jest to miejsce, w którym dwie ogromne płyty tektoniczne, północnoamerykańska i pacyficzna, powoli ocierają się o siebie, powodując szczególny rodzaj trzęsień ziemi. W przeciwieństwie do miejsc takich jak Chile czy Japonia, gdzie płyty tektoniczne zderzają się ze sobą, powodując potężne trzęsienia ziemi, Kalifornia doświadcza innego rodzaju tańca między płytami. Oznacza to, że trzęsienia ziemi nie są tu tak ekstremalne jak w strefach subdukcji, ale mimo to pod powierzchnią stale narasta napięcie. Zaskakujące jest to, że w południowej części uskoku San Andreas od ponad 300 lat nie wystąpiło żadne poważne trzęsienie ziemi, ale nie ma wątpliwości, że ciśnienie geologiczne wciąż rośnie. Nauka ostrzega nas, że istnieje przerażające 7% szans na takie mega trzęsienie ziemi w ciągu najbliższych 30 lat.
A jeśli to nie jest wystarczająco niepokojące, szansa na trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 wynosi oszałamiające 75%. Może się wydawać, że nie jest to znacząca różnica, ale nie możemy zapominać, że siła trzęsienia ziemi rośnie wykładniczo z każdą jednostką w skali Richtera. Na przykład trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 jest 32 razy silniejsze niż trzęsienie o magnitudzie 8 i aż 1000 razy silniejsze niż trzęsienie o magnitudzie 7. Przy okazji, czy widzieliście film San Andreas? Co o nim sądzicie? Daj mi znać w komentarzach. Numer 12. Ta szczelina, nazywana Lapuitz-Denfer, uformowała się z czasem w wyniku erozji, osiągając głębokość około 9 metrów i rozciągając się na około 30 metrów. Ale to coś więcej niż tylko cud natury. Jest przesiąknięta mrocznymi legendami i niepokojącą historią, dzięki czemu zyskała złowieszczy przydomek The Pit of Hell. Według lokalnej legendy, młody mężczyzna zawarł tu kiedyś niepokojący pakt z diabłem, w wyniku czego powstała ta przerażająca szczelina. Opowieści i tajemnice otaczające to miejsce rzucają cień tajemniczości i strachu na Lapuitz-Denfer. Ale mrożące krew w żyłach elementy nie kończą się na tym. W burzowe dni świadkowie twierdzą, że z głębi jamy wydobywają się przerażające krzyki utopionych żeglarzy, co jeszcze bardziej potęguje poczucie zagrożenia i zagłady. Jest też inna makabryczna legenda. Wszystko, co wpadnie do szczeliny, wydaje się znikać na zawsze, jakby pochłonięte przez mroczną siłę. Co ciekawe, w 1949 roku grupa dzieci dokonała niepokojącego odkrycia w pobliżu Lapuitz-Denfer. Znalazły one pozbawione życia ciało bogatego paryżanina Roberta Telliera, unoszące się w wodzie wraz z przemoczoną walizką. Ta makabryczna scena ujawniła złowieszczy spisek. Gosposia Roberta, Andri Farre, zamordowała go, aby ukraść jego fortunę przy współudziale jego przyjaciela. To makabryczne znalezisko posłużyło jako inspiracja dla legendarnego reżysera Alfreda Hitchcocka do jego kultowego filmu Vertigo, dodając kolejną warstwę tajemniczości i niesamowitości do historii tego miejsca. Numer 11. Podczas spektakularnego wydarzenia, które miało miejsce w lipcu 2017 roku, na szelfie lodowym Larsence na Antarktydzie oderwała się gigantyczna góra lodowa wielkości Luksemburga. Było to jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w najnowszej historii Antarktydy. Szelf lodowy miał powierzchnię ponad 6000 km² i grubość około 190 metrów. Dodatkowo unosił się nad oceanem, odsłaniając świat, który był ukryty pod grubym lodem przez 120 tysięcy lat. Szczelina, która doprowadziła do tego ogromnego pęknięcia, była monitorowana przez naukowców od dziesięcioleci. W dramatycznym momencie szczelina o długości 180 km nagle podzieliła się na dwie części, a nowa gałąź przemieściła się na zadziwiającą odległość 15 km w ciągu zaledwie kilku dni. Przy zaledwie 20 km lodu utrzymującego teraz ogromny kawałek szelfu, świat może być na krawędzi jednej z najbardziej znaczących strat lodu w historii Antarktydy, z potencjalnymi konsekwencjami dla globalnego poziomu mórz i klimatu. Numer 10. Tutaj jesteśmy świadkami zdumiewającego wydarzenia w Sonorze w Meksyku. W dniu 15 sierpnia 2014 roku nagle pojawiła się ogromna szczelina ziemna, rozciągająca się na około 1 km poprzek krajobrazu. Szczelina ta, mierząca do 5 metrów szerokości i 8 metrów głębokości w niektórych miejscach, spowodowała poważne zakłócenia na autostradzie 26, kluczowej arterii między Hermosillo a wybrzeżem. Jeśli chodzi o przyczynę tej tajemniczej szczeliny, eksperci pozostają w sferze spekulacji. Niektórzy sugerują, że podziemny przepływ wody mógł osłabić ziemię, ostatecznie prowadząc do powstania tego ogromnego wąwozu. Inni łączą to z pobliskim uskokiem San Andreas, który wywołał trzęsienie ziemi zaledwie kilka dni przed pojawieniem się szczeliny. Niezależnie od przyczyny, to zjawisko geologiczne rzuca cień tajemnicy na krajobraz Meksyku, przypominając nam o nieprzewidywalnych i potężnych siłach Ziemi. Oferuje również wgląd w nieprzewidywalne i czasami przerażające siły naszej planety. Niezależnie od tego, czy chodzi o oderwanie się ogromnej góry lodowej na Antarktydzie, czy nagłe formowanie się ogromnej szczeliny ziemskiej w Meksyku, matka natura wciąż nas zadziwia i zdumiewa, przypominając nam, jak niewiele rozumiemy z tego zjawiska. Numer 9. Na wyspie Mackinac uwagę przyciąga niezwykła formacja naturalna. Gigantyczne pęknięcie w wapieniu, nazwane Crack in the Island,
Pęknięcie to nie jest wynikiem trzęsienia ziemi, ale raczej wielowiekowej erozji wodnej, rozpuszczającej bardziej miękką skałę i pozostawiającej po sobie chropowaty, rozdrobniony wapień. Niegdyś uważane za studnie bez dna, miejsce to służy obecnie jako wyjątkowa lokalizacja dla odwiedzających, którzy mogą spacerować i robić zdjęcia bogate w historię. Położona w pobliżu Cave of the Woods, ta szczelina jest otoczona legendami. Lokalna głosi, że pęknięcie powstało, gdy wielki duch gniewnie uderzył stopą w ziemię po przybyciu pierwszych Europejczyków. Istnieją nawet opowieści o gigancie z podziemi uwięzionym w głębi szczeliny, co dodaje tajemniczości temu naturalnemu zjawisku. Jednak to imponujące pęknięcie nie jest wynikiem trzęsienia ziemi, ale raczej naturalnym pęknięciem spowodowanym erozją. Niegdyś uważana za bezdenną, obecnie jest niestety wypełniona gruzem. Numer 8. Jezioro Mono w amerykańskim stanie Kalifornia jest miejscem niezwykłej aktywności geologicznej. Około 13 tysięcy lat temu pod jeziorem wybuchł wulkan, powodując serię pęknięć i szczelin znanych obecnie jako Black Point Fissures. Te imponujące szczeliny, utworzone przez warstwy tufu, popiołu i osadów, są wynikiem łączenia się materiału w procesie chemicznym zwanym palagonityzacją. Ze względu na ciągłe ciśnienie z dołu, stała powierzchnia pęczniała i ostatecznie pękła, dając początek szczelinom Black Point. Te pęknięcia o prawie pionowych ścianach mogą mieć ponad 15 metrów głębokości i są wystarczająco szerokie w niektórych miejscach, aby ludzie mogli przez nie przejść. Wizyta w tych szczelinach, gdzie natura uwalnia swoje siły, jest niewątpliwie niezapomnianym przeżyciem. Numer 7. Głęboko położony w wąwozie we Włoszech znajdujemy czarującą Valle dei Mulini, znaną również jako Dolina Młynów. Około 35 tysięcy do 37 tysięcy lat temu potężna erupcja wulkanu drastycznie zmieniła krajobraz w pobliżu Sorrento, tworząc głębokie wąwozy. Niektóre z tych wąwozów pełniły się gruzem, a w wyniku naturalnego procesu gruz ten został wypłukany, tworząc nowe drogi wodne. Te źródła wody przyciągnęły ludzi, a w XIII wieku w dolinie powstały kamienne młyny. Gdy produkcja mąki przeniosła się na inne obszary, młyny zostały opuszczone, a w latach 40. XX wieku zostały w dużej mierze zamknięte. Od tego czasu natura przejęła kontrolę, a ceglane budynki są teraz opanowane przez bujną roślinność. Valle dei Mulini to piękny przykład tego, jak natura odzyskuje ludzkie konstrukcje, miejsce, w którym czas wydaje się stać w miejscu. Numer 6. To zadziwiające zjawisko występuje w górach Bighorn w stanie Wyoming w USA. Pewnego dnia myśliwy natknął się na małą szczelinę w ziemi, ale w ciągu kilku tygodni rozrosła się ona w gigantyczną przepaść mierzącą 685 metrów długości i 45 metrów szerokości. To nagłe pojawienie się szczeliny wywołało wiele zamieszania i zdumienia wśród lokalnych mieszkańców. Geolodzy ustalili, że szczelina ta jest prawdopodobnie wynikiem osunięcia się ziemi. Woda gromadząca się pod ziemią osłabiła stabilność gruntu, co doprowadziło do powstania tej ogromnej szczeliny. Chociaż Wyoming doświadczyło niezwykle mokrej wiosny, nie ma bezpośrednich dowodów łączących ją z osuwiskiem. Co ciekawe, szczelina nie znajduje się w pobliżu miejsc odwiertów ropy naftowej, ani nie odnotowano żadnych trzęsień ziemi w okolicy, które mogłyby wyjaśnić osunięcie się ziemi. Numer 5. Dolina ryftowa Alfagia na Islandii to niezwykłe miejsce, w którym północnoamerykańskie i euroazjatyckie płyty tektoniczne oddalają się od siebie, nieustannie tworząc pęknięcia i szczeliny w krajobrazie. Te cuda natury oferują bezpośredni wgląd w dynamiczne siły kształtujące naszą planetę. Naukowcy badają to miejsca, aby uzyskać wgląd w ruchy tektoniczne i ich wpływy na trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczną. Ruch ten powoduje ciągłą ekspansję skorupy ziemskiej, a stopiona magma unosi się i tworzy nową skorupę. Szczelina jest również popularnym miejscem dla turystów, którzy chcą zobaczyć z bliska unikalne cechy geologiczne. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju Ameryki Północnej, a po krótkim spacerze przez Park Narodowy Pingvellir znajdujesz się na skraju Eurazji. Jest to zapierające dech w piersiach zjawisko naturalne, dosłownie położone między dwoma kontynentami. Dolina ryftowa Alfagia to nie tylko cud naukowy, ale także wyjątkowy punkt geograficzny, w którym można zrobić fajne zdjęcie na Instagrama. Numer 4. We wczesnych godzinach ciemnego poranka Gabriel La Fala ledwo uniknął potencjalnie katastrofalnego losu.
gdyby skręcił na rowerze zaledwie kilka centymetrów w prawo, zostałby pochłonięty przez bezlitosną ziemię. Ten mrożący krew w żyłach incydent miał miejsce na farmie mlecznej, położonej około 16 km od Rotorua w Nowej Zelandii. Podczas wykonywania rutynowych zadań LaFalla natknął się na widok, który napełnił go zdumieniem i niedowierzaniem. Odkrył masywną szczelinę, która w groźny sposób pojawiła się na farmie. Ta kolosalna przepaść rozciągała się na imponującą długość 150 metrów i osiągała szerokość do 20 metrów. Była prawie tak głęboka jak szeroka. Odkrycie szczeliny zbiegało się w czasie z weekendem wyjątkowo ciężkiej pogody w regionie Rotorua, znanym ze swojej aktywności geotermalnej i pięknych naturalnych krajobrazów. Również doświadczyła zalewu deszczu, który pobił rekordy. Szczególnie zdumiewający był opad deszczu, który wynosił 52 mm i spadł między godziną 10 a 11 rano. Ta bezprecedensowa ulewa doprowadziła do poważnych powodzi w pobliskim obszarze Ngongata, co skłoniło burmistrza do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Numer 3. W mieście Gramado, ukochanej miejscowości turystycznej w południowym stanie Rio Grande do Sul w Brazylii, doszło do niepokojącego incydentu, który wywołał falę wstrząsów w całej społeczności. Ziemia pod miastem wykazywała widoczne pęknięcia, stanowiące niepokojący znak zbliżającej się katastrofy. Lokalne władze i służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do działania, aby opanować sytuację i rozpocząć dochodzenie w sprawie przyczyn zawalenia. Niefortunne zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Tres Pinerios w Gramado. Należy jednak zauważyć, że duży budynek został ewakuowany 4 dni wcześniej. Ostrzeżenia te zostały wydane w odpowiedzi na pojawienie się pęknięć w ziemi w różnych dzielnicach Gramado w wyniku obfitych opadów deszczu. Niepokojący rozwój sytuacji skłonił wielu mieszkańców do opuszczania swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Konkretny budynek, o którym mowa, znany jako Ana Carolina, miał 4 piętra i w dniach poprzedzających incydent wykazywał widoczne pęknięcia spowodowane gromadzeniem się wody deszczowej w gminie. Na szczęście, dzięki proaktywnym działaniom podjętym przez władze, nie było ofiar, ponieważ budynek został już wcześniej ewakuowany. Numer 2. Niszczycielskie trzęsienie ziemi w stanie Gujarat, znane jako trzęsienie ziemi w Buj, które miało miejsce 26 stycznia 2001 roku, jest jednym z największych w Indiach. Trzęsienie ziemi o sile 7,6 w skali Richtera i głębokości 17,4 km pozostawiło po sobie zniszczenia. Uderzenie było tak silne, że osiągnęło maksymalną intensywność 10 w skali intensywności Mercalli. Według doniesień życie straciło od 13 800 do 20 000 osób, w tym 18 w południowo-wschodnim Pakistanie, a około 167 000 osób zostało rannych. Trzęsienie ziemi zniszczyło łącznie prawie 340 000 budynków. Pomimo tego, że Gujarat znajduje się daleko od granicy między płytami indyjską i euroazjatycką, nadal był dotknięty kolizją tych płyt tektonicznych. Jednak region ten ma złożoną historię geologiczną z istniejącymi wcześniej uskokami ryftowymi, które zostały reaktywowane i powstały nowe uskoki o niskim kącie nachylenia, przyczyniając się do powstania pasm górskich w Central Kutch. Numer 1. W następstwie potężnego trzęsienia ziemi w Tepehan w Turcji, nagrania z dronów uchwyciły przerażające sceny zniszczenia. Wstrząsy spowodowały głębokie szczeliny, które rozciągały się na polach, drogach, strumieniach i wzgórzach, pozostawiając za sobą ślad zniszczenia. W pobliżu Tewekkeli, Karaman Maras, uderzająco jałowa i popękana blizna rozciągała się na ponad 1600 metrów. Ogromna przepaść, głębsza niż 40 metrów i szersza niż 270, przecinała zbocza i równiny jak okiem sięgnąć. Wioska Tepehan była świadkiem niszczycielskiej siły trzęsienia ziemi, ponieważ została dosłownie podzielona na dwie części. Nagranie z drona ujawniło następstwa trzęsienia ziemi z ogromnymi szczelinami przecinającymi sady w pobliżu domu. Trzęsienie ziemi wyrwało również drzewa z korzeniami, pozostawiając je leżące na boku, podczas gdy ogromne głazy spadały ze wzgórz, blokując drogi i autostradę. To katastrofalne trzęsienie ziemi było najbardziej śmiercionośnym w regionie od dwóch dekad, pochłaniając ponad 22 tysiące istnień ludzkich. Skala zniszczeń była ogromna. Zniszczonych zostało prawie 340 tysięcy budynków, a życie niezliczonych osób zmieniło się na zawsze. Czy kiedykolwiek widzieliście duże pęknięcie w ziemi? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.